Teraz, bracia i siostry, czas szczególny, mianowicie chcę wyrazić wielką wdzięczność siostrze Violetcie, siostrze Beacie za 5-letnią pracę w tutejszej parafii. Siostry są przeniesione do parafii świętego brata Alberta w Bourbon na przedmieściach Chicago. Z okazji tego pożegnania. Siostry, no najpierw to wam dziękuję za organizację tej pielgrzymki, bo wy jesteście... Dziękuję siostrom za prowadzenie biura parafialnego, za troskę o kościół, za pracę w kościele, za układanie kwiatów. Nade wszystko dziękujemy za pracę wśród dzieci i młodzieży, za prowadzenie tego zespołu dziecięcego, za katechezy, za przygotowanie do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania, za prowadzenie szkoły dziecięcej, za przygotowanie dziecięcego aniołka na każdą niedzielę, no i również za organizowanie rekolekcji, lekcji divina, no i za te wszystkie inne prace, które nieraz widział tylko Pan Bóg. Zapraszam siostry na wszystko. Jednocześnie bardzo serdecznie witam nowe siostry. Siostra Ola, druga siostra, która miała przyjść, złamała nogę. Będąc na wakacjach w Polsce, skakała gdzieś po górach i pewno. No, ale za nią jest teraz, tutaj będzie przełożona siostra Anna akurat do zastępstwa i wiem, że przyjedzie nowa siostra z Polski. Ja nie wiem, czy za miesiąc, także, że dwie siostry są w parafii. Bardzo proszę teraz przewodniczącego Rady Parafialnej właśnie o oficjalne pożegnanie siostry i przywitanie nowych sióstr. Ja powtórzę parę słów, które już powiedziałem wczoraj przy tej okazji. Jesteście tak bardzo podobne zewnętrznie, ale co jeszcze ważniejsze, jeszcze jesteście bardzo podobne duchowo, bo zawierzyłyście swoje życie Matce Najświętszej i Chrystusowi, powierzyłyście całą swoją pracę i energię pracy w kościele i dla dobra parafii. My żeśmy z tej energii i pracy korzystali przez ostatnie 5 lat, za co serdeczne Bóg zapłaci i ogromne dziękuję w imieniu całej Rady i myślę, że wszystkich parafian. Na nowej drodze życzymy wam dużo zdrowia i opieki Matki Bożej na każdy dzień. Jeszcze raz, będziecie z nami cały czas, będziecie z nami w naszych myślach i w modlitwie. Bardzo dziękujemy za każdy dzień i za wszystko, co dla nas żeście zrobiły. Szczęść Boże. Jeszcze skorzystam z tej okazji, oczywiście, żeby przywitać nową siostrę. I serdecznie witamy w naszej parafii. Dziękujemy, że siostra zgodziła się na to wyzwanie, żeby tutaj z nami być i z nami pracować. Na każdy dzień również ogromne wsparcie modlitewne obiecujemy z naszej strony. I z góry dziękujemy za każdy dzień pracy. A siostrze przełożonej na ten czas pomiędzy jakby... Kiedy przyjdzie druga siostra, bardzo dziękujemy, że wyraziła zgodę na to, żeby tutaj z nami być i wspierać naszą parafię. Panie, ostatnie słowa tylko. Chciałabym do wam wyrazić też całej wspólnocie parafialnej wielkie podziękowanie za te 5 lat współpracy z wami. To była dla nas przyjemność, że mogliśmy przede wszystkim na klęczkach tutaj w tym kościele się spotykać. No i w różnych innych miejscach, gdzie tylko to nam było dane. Także Bóg zapłać i jeśli będziecie w Chicago, zapraszamy. Między nami nie ma dalej. Życzymy, że...
dają nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat. Niech kańczy. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat. Niech kańczy. Niechaj żyją nam.